Witam serdecznie, moim gościem Kasper Pasiut. Pabut? Cześć, witam. Między innymi, między takim ludziom jak Kasper odbywają się właśnie takie imprezy Pabut Open Futsal. Kasper, dotarliście dzisiaj do ćwierćfinału, gdzie przegraliście z San Escobarem. Dlaczego? Bo byliśmy słabsi, krótko, zwięźle i na temat. No. A przyczyna tej porażki? No, myślę, że brak spokoju, nie potrafiliśmy rozegrać od tyłu. Wychodziliśmy głupio do pressingu, no i robiliśmy luki w obronie. Patrząc na skład, który dzisiaj zmontowaliście, on się nieco różni od tego, co jest na lidze. Właśnie, widziałbyś tych zawodników, oczywiście w ligach nie można z nich korzystać, ale widziałbyś te osoby też w tych innych ligach? No jasne, że tak. Byliby naprawdę wielkim wzmocnieniem. No dzisiaj wyszła taka możliwość, że można skorzystać z tych zawodników czynnych, więc to zrobiliśmy. No niestety na lidze nie mamy tego przywileju. Co powiesz o drużynie przeciwnej? Mocna, fajna ekipa, mieli jednego zmiennika, ale to im wystarczyło. No równie grali, każdy na tym samym poziomie. Fajna ekipa. Wiemy, że kontuzji nabawił się wasz nominalny bramkarz. Czy to też było jakąś przeszkodą w osiągnięciu tego lepszego wyniku, chociaż ten wynik jest dobry? Myślę, że no wiadomo, że tak. No lepiej by było, gdyby on był, niż go nie ma. Chociaż Radek zabronił dzisiaj i naprawdę spisał się świetnie. Jako jeden z właścicieli tutaj firmy Pabut zapraszamy na drugi, trzeci, czwarty turniej? Oczywiście, że tak. To zapraszamy wszystkich na wszystkie turnieje. Liczymy na jak największą ilość drużyn i na sportową rywalizację na najwyższym poziomie. Słuchajcie, Kacpra, bo dobrze mówi. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.